ZUS waloryzację przeprowadza z urzędu i nie trzeba o nią wnioskować, bo każdy będzie i tak miał zwaloryzowane swoje świadczenie. Każdy świadczeniobiorca po przeprowadzeniu waloryzacji otrzyma stosowną decyzję z informacją o nowej wysokości świadczenia. Celem waloryzacji jest zachowanie realnej wartości wypłacanych świadczeń w stosunku do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Waloryzacja emerytur i rent polega na pomnożeniu kwoty świadczenia przez procentowy wskaźnik waloryzacji, który w 2018 roku wynosi 102,98%. Wysokość wskaźnika uzależniona jest od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług w poprzednim roku kalendarzowym i od realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Do obliczenia wskaźnika przyjmuje się co najmniej 20% tego wzrostu. Jeżeli więc na koniec lutego wysokość emerytury brutto wynosiła 1000 zł, to po waloryzacji emerytura będzie wynosiła 1029,80 zł. Jeżeli wysokość emerytury na koniec lutego wynosiła 2000 zł, jej wysokość będzie wynosiła 2059,60 zł. Emeryci, którzy mieli przez ZUS przyznaną emeryturę z urzędu po rencie z tytułu niezdolności do pracy i nie mieli wymaganego stażu do emerytury minimalnej, który wynosi w przypadku kobiet 20 lat i 25 lat w przypadku mężczyzn, niekiedy mieli emeryturę niższą od gwarantowanej najniższej jej wysokości. Po zmianie przepisów osobom, którym ZUS wypłaca od 1 marca 2017 roku emeryturę z urzędu w kwocie niższej niż 1000 zł brutto w przypadku emerytury z urzędu po rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i 750 zł brutto przy emeryturze z urzędu po rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy, ZUS wypłaci wyrównanie do 1000 zł lub 750 zł za okres od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku, a następnie zwaloryzuje świadczenie bieżącym, bo z 2018 roku, wskaźnikiem waloryzacji. Część z emerytur przyznanych przez ZUS z urzędu po rencie z tytułu niezdolności do pracy była niższa od najniższej gwarantowanej wysokości renty. Obecnie w przypadku emerytur przyznawanych z urzędu, ale tylko z urzędu, a nie na wniosek, nie będzie już wymagany staż ubezpieczeniowy, aby wysokość emerytury była gwarantowana i wynosiła po waloryzacji 1029,80 zł. W przypadku przejścia na emeryturę z renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i 772,35 zł w przypadku emerytury przyznanej z urzędu po rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy.